Ja wolę mówić do ciebie, Arturę, nie lubię ten Baca. Nie lubisz Baca? Nie. A mnie się tak. To dziwnie, bo ty ani imię, ani nazwiska, ani... Baca to taki człowiek, który wychodzi na halę i a, to ma znaczenia po góralsku. Tak, bo on wychodzi na halę. Ja wiem, że jest Baca i Gazda. Gazda to restaurator, a Baca to jest taki, który wychodzi gdzieś tam sobie w pole na halę z owieczkami, siada na kamieniu i wraca po dwóch, trzech miesiącach, zajadając moskole bardzo często rozpalane na kamieniu. Gazda to robi? Gazda to jest restaurator. Gazda to jest taki restaurator, on jest takim człowiekiem, który gdzieś tam zarządza jakimiś chałupami, przyjmuje gości, ma tam swoją gaździnę, która się tym zajmuje. Gaździnę. Gaździna to jest żona. To jest kobieta jego, nie? Okay. No. Ty wiesz, że mówiłeś gadzina? Nie gadzina. Gaździna. Gadzina. To przesadzkało. Gaździna? Gaździna. Na pewno na dziewczynę też w górach bardzo często mówią dziopy. O, to nieładne. A, dlaczego nie? No ładnie, no dziopa. Nie, bardzo nie, ładnie, nie. Czemu? Nie, dziewczynka trzeba powiedzieć. Dziewczynka? Tak. Nieważne, czy ma 60 na plusie, panie. Czy 20 na plusie, będzie dziewczynką. Tak. Kobieta, jest, też tak pani. Zawsze. Też tak.